Szanowni Państwo, zacznę od informacji dotyczącej granic. Jak Państwo pamiętacie, wprowadziliśmy zamknięcie granic naszego kraju w związku z rozwojem epidemii w Europie i na świecie od 15 marca na 10 dni. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego ta decyzja została przedłużona o następne 20 dni, także granice naszego kraju do 13 kwietnia pozostają zamknięte. Nie oznacza to oczywiście zamknięcia na przepływ towarów. Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń i wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli, dla naszego kraju, dla handlu, płynnie przekraczają granice. Wprowadziliśmy pewne nowe obostrzenia dotyczące przekraczania granic przez naszych obywateli, tych, którzy pracują na co dzień po drugiej stronie granicy. Mają w tym momencie na mocy rozporządzenia ministra zdrowia 2 dni na ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej. Od piątku te osoby, które będą przekraczały granicę polską, które pracują na co dzień po drugiej stronie granicy, będą poddane rygorowi kwarantanny 2-tygodniowej. Mają 2 dni ci obywatele, żeby, tak jak powiedziałem, ustabilizować swoją sytuację zawodową. Mogą zostać po drugiej stronie granicy, mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater, być może pracodawcy ich będą tutaj im pomocni. Natomiast musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne. Nie możemy dopuścić, żeby zwłaszcza z krajów, gdzie ten poziom zakażeń jest wyższy niż w naszym kraju, żeby był swobodny przepływ obywateli. Także od piątku tego typu rygory zostają wprowadzone. Tylko do piątku osoby pracujące po drugiej stronie granicy mogą tą granicę swobodnie przekraczać. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przepisy ministra zdrowia, które zostały wprowadzone od dzisiejszego dnia, chcę Państwu powiedzieć, że wprowadzają one pewne ograniczenia i rygory związane z gromadzeniem się osób. Podstawowym zadaniem, jakie wyznaczyliśmy wraz z kierownictwem policji naszym funkcjonariuszom w związku z wprowadzeniem tych przepisów, jest dążenie do tego, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć możliwość gromadzenia się osób. Ten przepis, który został wprowadzony, że jednocześnie 2 osoby mogą ze sobą przebywać w przestrzeni publicznej, będzie ściśle egzekwowany przez funkcjonariuszy policji. Kolejnym priorytetem związanym ze zmianą przepisów są ograniczenia w transporcie, publicznym transporcie zbiorowym, liczby pasażerów. Minister zdrowia określił, że maksymalna liczba pasażerów w środkach transportu publicznego zbiorowego nie może przekraczać połowy miejsc siedzących. To są 2 konkretne zadania, które będą w tym momencie priorytetem dla naszych funkcjonariuszy, egzekwowanie tych przepisów. Oczywiście funkcjonariuszy policji w związku z tymi nowymi rygorami, jakie zostały wprowadzone w naszym kraju, będą prowadzili też intensywną akcję informacyjną wobec naszych obywateli, tak żeby wszystkim uświadomić, że wprowadzone zostały nowe rygory. Dzisiaj też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle do wszystkich obywateli naszego kraju SMS-y z informacją o nowych przepisach, jakie zostały wprowadzone. Informacja ta będzie zawierała odesłanie do strony, która szczegółowo informuje o wprowadzonych nowych przepisach i nowych ograniczeniach. Wszystkie te działania są niezbędne z punktu widzenia ograniczenia liczby zakażeń w naszym kraju. Naszym celem nie jest wprowadzenie rygorów dla rygorów, ale dążenie do tego, aby poprzez dyscyplinę społeczną, poprzez ład społeczny, który jest niezbędnym warunkiem ograniczenia choroby w naszym kraju, doprowadzić właśnie do tego celu. To jest cel działań funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jestem głęboko przekonany, że obywatele rozumieją, jakie są nasze intencje, jakie są nasze zadania. Mamy ogromną akceptację społeczną dla tych zadań. Jestem przekonany, że wszystkie polecenia, jakie wydają nasi funkcjonariusze w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, będą przez obywateli w sposób zdyscyplinowany wykonywane. Szanowni Państwo, musimy razem w ogromnym poczuciu dyscypliny społecznej osiągnąć ten cel.
To jest niezbędne i temu służą działania naszych funkcjonariuszy i naszych władz. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużą dyscyplinę społeczną, o czym świadczą wyniki kontroli, jakie codziennie przeprowadzają funkcjonariusze policji wobec osób, które podlegają rygorowi kwarantanny. W tej chwili za ubiegłą dobę informacje są takie, że policjanci odwiedzili już ponad 100 tysięcy naszych obywateli, którzy przebywają w kwarantannie. Stopień dyscypliny, takiej samodyscypliny obywatelskiej jest bardzo duży. Tylko w 380 przypadkach stwierdzono nieuzasadnioną absencję osób, które temu rygorowi były poddane. To oznacza, że poniżej 0,5% osób wyłamuje się z tych rygorów i te osoby oczywiście poniosą konsekwencje swoich działań, gdyż narażają nie tylko siebie, ale innych na rozwój epidemii. Także policja podejmuje te działania i te działania służą nie tylko właśnie dyscyplinie i przestrzeganiu zasad związanych z kwarantanną, ale również, i to chcę bardzo mocno podkreślić, policjanci za każdym razem pytają, czy jest potrzebna jakaś pomoc osobie, która w tej kwarantannie przebywa. Za ubiegłą dobę, żeby pokazać skalę tego zjawiska, to zjawisko jeszcze nie jest duże. To około 190 osób zgłosiło takie potrzeby, głównie w zakresie żywności, lekarstw i te potrzeby są realizowane. Także, szanowni państwo, nasi funkcjonariusze wykonują niezwykle ważną pracę. Pracę dla całego społeczeństwa. Jest ogromne zrozumienie i akceptacja tych działań. I wszystkim funkcjonariuszom, którzy naprawdę wzorowo wykonują swoje obowiązki, chciałbym po raz kolejny podziękować za ich zaangażowanie, za ich wkład w coś, co jest niezwykle ważne. W ten sposób, tylko w ten sposób, poprzez właśnie tę dyscyplinę społeczną, wypełnianie wszystkich rygorów, które są nakładane, związane z rozwojem epidemii, tylko w ten sposób ograniczymy rozwój epidemii w naszym kraju.